Agata Sałkowska, witam i zapraszam na sport. Teraz piłka nożna i niespodzianka na zapleczu Ekstraklasy. Faworyt do wygrania pierwszej ligi, Cracovia, uległ w Ząbkach Dolkanowi 1-3. Na początku gospodarze mądrze się bronili, a kiedy nadarzyła się okazja, kontrowali. W 28 minucie Dariusz Zjawiński po solowej akcji wyprowadził Ząbkowian na prowadzenie. Po stracie gola Cracovia się odsłoniła i w 36 minucie wykorzystał to Dolkan. Po szarży prawym skrzydłem Damiana Świerblewskiego akcję skutecznie wykończył Patryk Koziara. Jeszcze przed przerwą Ząbkowianie pozwolili wrócić gościom do gry. Rafał Leszczyński niepotrzebnie faulował w swoim polu karnym rywala. 11 na gola zamienił Mateusz Żydko. Po przerwie Cracovia odważnie zaatakowała, ale zamiast wyrównać, straciła bramkę. Podawał Zjawiński, a wynik spotkania ustalił Mateusz Kwiatkowski. Dolkan Cracovia 3-1. Liczyliśmy na kontrataki, no udało się to 3 razy, mogliśmy jeszcze przynajmniej ze 2 bramki strzelić. Cracovia myślę, że w drugiej połowie oprócz jednego strzału i końcówki meczu, gdzie Rafał niefortunnie wybił piłkę i napastnik strzelił, praktycznie nie miała nic, tylko grała do połowy, ale to jak widać piłce nie wystarczy. Myśmy dzisiaj nie mieli atutów tutaj w Ząbkach, popełnialiśmy bardzo dużo błędów w grze obronnej. Dolkan grał bardzo prostymi środkami, wystarczyło po prostu dzisiaj na Cracovie to, żeby grać dłuższą piłkę. Myśmy mieli z tym problem, jeśli chodzi o asekurację. Dzisiaj nie ma nikogo, do kogo mogę indywidualnie przyczepić się o brak zaangażowania, to jest klucz. Po 5 kolejkach Dolkan nadal niepokonany na zapleczu Ekstraklasy, a w tabeli awansował na 5. miejsce. I to na razie wszystkie informacje sportowe. Do zobaczenia w serwisie o 22.00.